To ewenement na skalę światową. Skrzypce zbudowane z 16 000 zapałek. Wyjątkowy instrument jest dziełem Jana Gwiżdża. Skrzypce powstały we Francji, zbudował je mój dziadek Jan Gwiżdż. Produkował te skrzypce 8 lat i każda zapałka to był wypalony papieros. I on po prostu zbierał sobie te zapałeczki i z tego docinał, tak jak widać, koło centymetra, 1,5 centymetra i z tego robił mozaikę właśnie. Z tego wyprodukował te z tych zapałeczek wyprodukował te skrzypce. Potem na nich grał we Francji, później zainteresowali się we Francji jacyś tam naukowcy, z jakimi klejami on to skleił. Potem te skrzypce były na wystawie pod wieżą Eiffla, tak jak widać na czasopiśmie Le Monde Illustré, nie? Z 1937 roku. Wnuk odziedziczył po dziadku talent muzyczny, gra jednak na saksofonie i ze smyczkiem nie radzi sobie zbyt dobrze. Skrzypce są rodzinną relikwią Gwiżdżów. Moim marzeniem i pewnie dziadka marzeniem byłoby, żeby ktoś słynny, artysta jakiś w Polsce zagrał na tych skrzypcach, nie? Żeby ludzie usłyszeli brzmienie tego instrumentu, bo podobno z tego, co mi rodzice opowiadali, to niebywałe brzmienie mają te skrzypce, jak na skrzypce z zapałek. To prawdopodobnie jedyny taki instrument na świecie. Pan Hubert ma nadzieję, że zainteresuje się nim jakieś muzeum i skrzypce dziadka staną się wyjątkowym eksponatem oglądanym przez tysiące ludzi.